Pokażę wam dzisiaj ciekawostkę, słuchajcie, związaną ze Spider-Manem. Słuchajcie, pierwsze co, to musimy sobie zdobyć Spider-Mana i będziemy musieli sobie zdobyć jeszcze jedną rzecz oprócz tego. Także pokażę wam, no można powiedzieć, coś, co może zepsuć Fortnite'a, ale zobaczymy, przetestujemy to, bo ja jeszcze tego nie widziałem, jak to wszystko działa. Także pierwsze co, musimy sobie zdobyć Spider-Manki, no i zobaczymy, jak to wyjdzie. Na samym początku łapa w górę każdy. Łapka w górę każdy. Ja tu lecę po Spider-Mankę, mam nadzieję, że uda mi się ją... Aha, już do mnie ktoś strzela. Nice. Dobra, czy tu kogoś będziemy mieli? Mam nadzieję, że nie, bo jeśli ktoś tutaj będzie, to będziemy mieli przypał. Słuchajcie, na samym wstępie chcę wam pokazać coś zepsutego, tylko musimy sobie zdobyć najpierw to. Także bierzemy. Ej, co jest? Dobra, bierzemy to. Bierzemy sobie rękawice Spidermana i będzie nam potrzebna jeszcze jedna rzecz, ale zaraz wam pokażę, co to będzie dokładnie. Pierwsze co, musimy sobie pozbierać macy i musimy pozbierać coś do leczenia, no bo bez tego będzie raczej kiepsko. No i oczywiście musimy uważać, żeby, no wiecie, tutaj te użycia tych Spidermanek trochę nie strollowały tego wszystkiego. Dużo leczenia i strefa. Strefa jest w porządku, także jest gitara. Ale widzowie, łapa w górę, każdy łapa w górę. Kto jeszcze nie zostawił łapki, to nadróbcie to szybko, dobra? Każdy niech zejdzie na dół i sprawdzi. Mega mi zależy na tym, żebyście zostawiali te łapki. Ajajaj, niedobrze. Dobra, weźmy sobie tą apteczkę, zjedzmy. I co będziemy musieli zrobić, widzowie? Musimy uzbierać dużo leczenia. O Jezu, dobra, muszę uciekać jednak. Dobra, do góry. Jeden. I... no... czemu to nie działa tak, jak powinno? Dobra, mamy skrzynię, weźmy coś ze skrzynki. Mamy małe potki, jest w porządku. Kogoś tu też mamy u góry. Mam nadzieję, że nie będzie zlatywać tutaj, ale chyba jednak będzie. Dobra, macy, maciki. No i będziecie w szoku, co ja wam dzisiaj pokażę. Może niektórzy z was już to widzieli, bo to krąży po YouTubie. Dobra, ej, tu mamy te kolejne rękawice. Podobno te rękawice się stakują i one nie kończą się, tylko są od razu kolejne. Nie wiem, ile w tym jest prawdy, ale no dobra, zestakujmy sobie. No może to tak działa faktycznie. Potrzebna nam jest jeszcze MK, trochę matsów i musimy lecieć dokładnie w to miejsce. Harpunik. Czy harpunik się nam przyda? Przyda. Weźmiemy sobie jeszcze to leczonko. Dobra, potrzebna nam jest ta pompa i teraz lecimy do gościa, który sprzedaje pistolety. A on jest w schronieniu bodajże. Tam go możemy znaleźć. Także długa droga przed nami. Mam nadzieję, że nikt nam nie stroluje gierki teraz, bo mamy fajne matsy. I my lecimy teraz po pistolety, po duale. Duale nam są potrzebne. Jest pewna sprawa, która wy... O, dobra, jesteśmy już w schronieniu. Dobra, jesteśmy tutaj i teraz pytanie, gdzie jest ten ziomek? Czy gdzieś ten ziomek tutaj jest? Dobra, mamy apteczkę jedną. Jedna apteczka w razie czego jest. Drugiej nie mamy, szkoda. Potrzebny nam jest naukowiec. Tylko gdzie on będzie? Gdzie będzie naukowiec? Panie naukowcu, czy pan tutaj gdzieś jest? Tam jest jakiś ziomek. No, no nie gadajcie, że nie ma naukowca teraz. No, come on. Aha. Tam ktoś się budował. No tu nam się nie pokazuje. Nie ma, no nie ma naukowca. No on powinien być na tamtym dużym budynku. Dobra, lecimy zobaczyć jeszcze raz. Może tu jest, tylko się nie pojawia, no nie wiem. Ej, no nie mamy tych z naukowca. One eternity later. W skrócie, o co chodzi? Chodzi o to, że ja wcześniej chciałem mieć pistolety i chciałem mieć Spider-Manki, ponieważ dzięki temu mogliśmy zrobić ciekawą rzecz. Zaraz wam pokażemy, o co chodzi. Później okazało się, że Epic Games wyłączyło te bronie i tak naprawdę wyłączyło naukowca, żeby on tych broni nie sprzedawał. No i kolejnie okazało się, że Kapi wsadził do namiotu pistolety. Tak, o, po prostu. Ja powiedziałem na streamie, że ej, jak ktoś ma te pistolety w namiocie, a ja żartowałem, no wiedziałem, że nikt nie będzie miał, to nikt mi wyśle maila. Ja teraz sprawdzam maila i Kapi mi wysłał, że ma, także no coś niesamowitego. Co nam potrzeba? Potrzeba nam Spider-Manki. Ja tam niby też w namiocie mam, ale na razie weźmiemy sobie te. Chodźmy uzbierać macy i wszystko, dobra? Chodźmy to wszystko uzbierać, w razie czego jakby ktoś tutaj do nas przyleciał, no bo robimy to na streamie. Także pozbieramy trochę maców, uleczymy się i pokażę wam, o co chodzi. O ile to jeszcze działa, bo to mogło zostać spaczowane i no, nie będzie to działać, no ale trzymajcie kciuki, żeby działało. O, dobra, mam. Masz? To ja dobra, widzowie, mamy namioty. Mam nadzieję, że tym razem już nikt za nami tutaj nie poleciał, bo jeśli ktoś poleciał, no to będziemy mieli przypał. Zabudujmy się tutaj jakoś. I teraz tak, ja potrzebuję mieć spiderki i potrzebuję mieć te pistole, więc to wywalam. Daj mi amunicję luźną, jak możesz małą, małe ammo. I już robimy to wreszcie. No i lataj za mną tymi Spider-Mankami w razie czego. I ogółem wszystko polega na tym, że używamy pistoletów wtedy, gdy używamy rękawic. Nie wiem, czy mi to wyjdzie za pierwszym razem i nie wiem, czy to już jest spaczowane, ale wcześniej dało się tym latać. I zaraz zobaczymy, czy to jest dalej prawda. Dawaj, dawaj, byku, elegancko.
Tu masz namiot. Czekaj. O nie, dobra. Jesteśmy na... Ajajaj. Ja ci wszystko wyrzucę od razu. Dobra. Tylko tyle mam. Dobra. Już, czekaj. Okej, okay, mamy pistolet. I teraz, żeby tu nic nie strolować. Okej, okay, mamy ammo, byku, leć za mną. Ja używam już tego. I teraz tak. Wtedy, kiedy używamy Spidermanek, mamy używać pistoletów. Wybijam się do góry. Czekajcie, jeszcze raz, żebyśmy byli wyżej. Okej, wybijam się do góry. I teraz, o, zobaczcie, i teraz spamujemy skok do góry. Dobra, działa to, widzowie, działa. Działa? To. Działa, tylko musimy się cały czas, tutaj co jakiś czas. Mamy to. Ale dym, postaramy się tego dużo więcej uzbierać i wylecieć w kosmos po prostu. Ale to za chwilę. Ja się tam cofnę i wezmę te namioty, jakby co, bo ale dym. Oczywiście nie będziemy nikogo eliminować, także nikogo nie eliminuj. Nie będziemy nikogo eliminować, nie będziemy wygrywać gry. Tylko i wyłącznie chcę pokazać to, co było, a jest aktualnie. Także zejdźmy sobie na tą chwilę na dół i zbierzmy amunicję, żebyśmy mieli full ammo. Jestem ciekawy, jak wysoko jesteśmy w stanie wylecieć. Dobra, 70 metrów. Ja też właśnie idzie do nas Ola. Chodź Ola, się pokaż. Chodź się pokaż. Dobra. Tylko tak na sekundkę, bo ja nagrywam chwilkę. Cześć, kochanie. Pa. Pa. Idzie spać? Pa, kochanie. Pa. Pięknie. Pięknie. Także widzowie, jesteśmy na 300 metrów aktualnie. 300 metrów, 360, 370. Ja bym chciał zawisnąć tak cały czas w góry, to by było świetne. Tylko się nie da, bo mamy ograniczoną pulę. Ja chciałem to testować właśnie dzisiaj. No. Czy działa? No i działa, jak widać. I działa. No to jest mocne, to jest mocne. Patrzcie, jak jesteśmy wysoko, 600 metrów. Ja w ogóle zakupowałem to, zanim wiedziałem, że to tak coś istnieje. Tak? Tak, namiot. Dobra, po prostu, 40 po prostu, do XD. 700 metrów jestem. Pozdrawiam. 730, 740, 750, 700... Jestem ciekawy, jak daleko jesteśmy w stanie wylecieć na tym. Dobra, 800 metrów. I jeszcze. Trzeba spamić spacją. Okej, okay, 900 metrów. 900. Będzie 1000 za chwilę. Dobra, mamy 1000 metrów. Nie mam pytań, widzowie. Coś, nie, nie coś mamy. Się dzieje. Mamy teraz. Ale dymy. Ej, lecę jeszcze po amunicję. Jakby co, lecę jeszcze po ammo, bo tutaj można dłużej pobyć za chwilę. Wybijam się. Dobra. Lecimy. Byleby mnie nikt teraz tylko nie zauważył. Okej. A to jest mocne. Te pistolety nie są aktualnie dostępne, widzowie. 11. Dobra, 300 metrów. Lecimy jak najwyżej się da tylko. Także 2 godziny później. Czaty, zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał. I ja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 j
znowu na środku. Siedemset. Wow. Noura, 1000. Jak mapa wygląda? O, fajnie, patrzcie gdzie jesteśmy w ogóle. Czekaj, czy zginę tutaj od strefy. Bo kiedyś tak było, że jak się gdzieś tam doleciało. Dobra, już jesteśmy nad burzą całkowicie. O, już się nie da wyżej, patrzcie się, nie da się wyżej. Nie da się wyżej. Nie da się wyżej. Czyli to jest górna granica, tak jak mówię. To jest górna granica. Ale jeszcze nie chcemy spadać. Chcemy spaść komuś do... na głowę. Ale to jest mocne. Dobra, widzowie. Spadamy, no. Nie zostało nam dużo ammo. Wyrzucam wszystko, co mam. Okej. A nie! Ty, bo ja ci to do namiotu nie wsadziłem i ja cię kręcę. Widzowie, czekajcie, bo ja jeszcze muszę do namiotu to wsiąść. Dobra, jestem na dole. Ja to muszę do namiotu zabrać. Gdzie to leci? Ej, mam nadzieję, że to spadnie. Po co ja to wyrzuciłem? Ja zapomniałem do namiotu to wsadzić. Ej, no nie gadajcie, że to nie zleci. Namiotu nie masz? No nic. Ej, no nie zlatuje to. Ja nie chcę ich, widzowie, zabijać, wiecie? Nie chcę ich zabijać w ogóle. Potrzebuję jeszcze to.
O. Lucik spada na głowę. Lucik spada mi na głowę. O kurde, dobra, rip. Rip. No to jak mówię, no nie chciałem tego wygrywać, wiecie o co chodzi. Ważne, że pokazałem wam, jak to działa. Ale no, nie działa już, bo nie ma tej broni w grze, więc mieliśmy w namiocie, ale ja ją wyrzuciłem i już w ogóle jej nie ma. Ja nie wiem, co ja zrobiłem w tej chwili.